Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie przyszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kiedyś przyjechałyśmy do nowicjatu, pisze w swoim dzienniczku święta Faustyna Kowalska. Siostra Henryka była umierająca. Parę dni później siostra przychodzi do mnie i każe iść do matki mistrzyni i powiedzieć, żeby matka prosiła jej spowiednika, księdza Roberta, żeby za nią odprawił jedną mszę świętą i odmówił trzy akty strzeliste. W pierwszej chwili powiedziałam, że pójdę do matki mistrzyni, ponieważ niewiele rozumiałam, czy to sen, czy jawa, ale nie poszłam. Na przyszłą noc powtórzyło się to samo wyraźniej, w czym nie miałam żadnej wątpliwości. Jednak rano postanowiłam sobie, że nie powiem o tym mistrzyni. Dopiero powiem, jak ją zobaczę, zobaczę tą siostrę wśród dnia. Naraz spotkałam się z nią na korytarzu i zaczęła robić mi wyrzuty, że nie poszłam zaraz i napełniła moją duszę wielkim niepokojem. Natychmiast poszłam do mistrzyni i powiedziałam wszystko, co zaszło. Matka odpowiedziała, że tę sprawę załatwi. I natychmiast pokój zapanował w duszy mojej. Na trzeci dzień owa siostra przyszła do mnie i powiedziała: Bóg zapłać, siostro Faustyno. Na innym miejscu Faustyna Kowalska pisze: ujrzałam anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. Tylko my możemy im przyjść z pomocą. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz: jakie jest wasze największe cierpienie? Odpowiedziały mi od razu, że największym dla nim cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Ujrzałam wreszcie Matkę Bożą, odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję gwiazdą morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który mi powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi. Natomiast polska mistyczka, pochodząca z naszej diecezji, pochowana w Parznie niedaleko Bełchatowa, kandydatka na ołtarze sługa Boża Wanda Malczewska, w czasie jednej ze swoich wizji, doświadczając kontaktów z duszami czyśćcowymi, tak relacjonuje to spotkanie. Dziś w nocy, gdy się przebudziłam,
usłyszałam straszliwie płaczący głos. Zmiłujcie się nad nami, przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w tym więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący, nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. My sami nic zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dla nas bardzo dużo. W myśl słów sługi Bożej Wandy Malczewskiej, słysząc to, co zapisała na kartach dzienniczka święta siostra Faustyna, każdy z nas żyjących może niezwykle wiele uczynić dla tych, których Pan Bóg odwołał już do wieczności. Przychodząc w każdą niedzielę na mszę świętą, przez ostatnie kilka niedziel mogliśmy usłyszeć w naszych parafialnych ogłoszeniach ogłoszenie takiej treści. Pod chórem nasze siostry służebniczki przyjmują imiona naszych drogich zmarłych na wypominki roczne, półroczne i jednorazowe. Na wypominki przyjmujemy także w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Wypominki są modlitwą za zmarłych. Za zmarłych z naszych rodzin, rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, zmarłych dziadków, zmarłe dzieci, zmarłych chrzestnych. I modlitwa ta odmawiana jest w świątyni, w uroczystości wszystkich wiernych zmarłych, przez oktawę, przez pół roku, bądź przez cały rok, w każdą niedzielę, po mszy świętej o godzinie 6:30, a przed mszą świętą o godzinie 8:00. Wypominamy przed Bogiem. Wspominamy imiona, nazwiska naszych drogich zmarłych i łączymy je z modlitwą, gorącą modlitwą Kościoła. A skąd ta forma modlitwy tak inna niż msza święta, niż nabożeństwo? Musimy sięgnąć do kart Starego Testamentu, gdzie na kartach drugiej księgi machabejskiej w 12 rozdziale przeczytamy, że książę izraelski Juda za poległych swoich żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, znając ich imiona, aby zostali uwolnieni od grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże, bardzo pięknie i szlachetnie uczynił. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu umarłych. Tyle Stary Testament. A w tradycji Kościoła, w katechizmie, ostatnim uczynkiem co do duszy jest modlitwa za żywych i umarłych. A jeśli sięgniemy do polskich powiedzeń, to ono będzie dopełnieniem tych uczynków względem duszy. Obowiązkiem żywych jest modlitwa za zmarłych. Skąd więc wzięła się ta modlitwa? Odpowiedź jest prosta. Skarb Pisma Świętego, ale i z czcigodnej tradycji Kościoła, który modli się za tych, którzy dokończyli już swoje doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze są w ręku Boga, mogą potrzebować naszego wsparcia modlitewnego, aby pomóc im w drodze do zbawienia, osiągnięciu nieba. To jest także nasza współpraca z Kościoła pielgrzymującego, czyli nas, którzy idziemy jeszcze spiesząc do Królestwa Niebieskiego, z tym Kościołem triumfującym, czyli tymi, których Pan Bóg odwołał już do wieczności, którzy już tylko mogą liczyć na nasze modlitewne wsparcie, na naszą pomoc. Po co więc zamawiać wypominki? W naszej ojczyźnie, co jest niezaprzeczalne i co widzimy, jest wielki szacunek dla tych, którzy odeszli, dla przodków, którzy byli naszymi dziadkami, pradziadkami, którzy przekazali nam, zostawili nam depozyt wiary, którzy uczyli nas modlitwy, którzy nas wychowywali. Miłością i szacunkiem otaczamy ich groby, stawiamy piękne grobowce z kamienia, trwałe, które okazują naszą miłość, która sięga także poza grób. Stawiamy kwiaty, które są wyrazem naszej miłości, wiązanki. Zapalamy znicze, które są symbolem i wyrazem naszej pamięci.
trwałej pamięci. Ale obok tego jest także to, co jest wyrazem naszej miłości dla tego, co duchowe. Tym jest msza święta, bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa, którą składamy na ołtarzu za zmarłych. Kiedy przychodzimy do świątyni, słyszymy bowiem, że modlimy się za zmarłych w dniu ich imienin, w rocznicę śmierci. Modlitwa wypominkowa zanoszona za zmarłych w ciągu całego roku w swojej parafii, ale także ta codzienna modlitwa zanoszona przy pacierzu, w różańcu, korące do Bożego miłosierdzia. Po co więc wypominki? To nasz duchowy, mogę powiedzieć śmiało, obowiązek, wyraz naszej miłości dla tych, których kochamy. Ale to także spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas miłości do Pana Boga, miłości do Kościoła, którzy przekazali nam wiarę i tej wiary nas nauczyli. Ale to także wyraz szacunku wobec tych, którzy dbali o nas i, jak wierzymy głęboko, wstawiają się za nami przed tronem Bożym, tam po tej drugiej stronie. Módlmy się za naszych zmarłych. Niech obok zewnętrznych, jakże ważnych, wyrazów naszej miłości będzie także ten duchowy wymiar, duchowy aspekt, czyli modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu, która jest wielu tym, którzy odeszli do wieczności, niezwykle potrzebna. Czasem pewnie wy także możecie usłyszeć od swoich bliskich i znajomych, że ktoś przyszedł, ktoś się przyśnił, ktoś, kto już odszedł i jest po tamtej stronie. To współdziałanie świata żywych i umarłych, to czasem prośba tych, których Pan Bóg odwołał do wieczności, aby westchnąć za nich do Pana Boga, aby prosić o ich zbawienie, o ich wybawienie od mąk czyśćcowych. W tym czasie, za chwilę rozpoczynającego się miesiąca listopada, który jest miesiącem zadumy nad naszym przemijaniem, nad także kresem naszego życia, niech nie zabraknie naszej modlitwy za naszych bliskich zmarłych, odpustów zupełnych, które możemy za nich ofiarować, zamówionej mszy świętej czy wypominek. Abyśmy, gdy my kiedyś staniemy przed Trybunałem Boga, byśmy mogli zdać relację wypełnienia uczynku względem duszy, modlitwy za żywych i umarłych. Amen.